Cześć. Obiecany materiał o Pixelu 4XL. I tutaj muszę coś zaznaczyć. Materiał, który zobaczycie, był nagrywany jakieś półtora, może dwa miesiące temu, kiedy miałem okazję użytkować Pixela. I to jest materiał, który nieco się przedatował, ponieważ Pixela już teraz nie mam. Dlaczego go nie mam, powiem Wam na końcu. A tymczasem cofamy się w czasie. Cześć, jestem Tomkiem. A dzisiaj mam też Pixela 4 XL, którego właśnie już od paru tygodni testuję. W Polsce nie jest on trudno... Jest on trudno dostępny i dlatego właśnie zastanawiam się przede wszystkim nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, czy ten telefon wart jest swojej ceny? A po drugie, czy warto tę cenę ryzykować przy tak małym, a w zasadzie nieistniejącym wsparciu Google'a na nasz rynek? Przekonajmy się. Zacznijmy od designu. Ostatnio rozmawialiśmy z rodziną o tym, jak dobrze zaprojektować sobie wnętrze, żeby było nowocześnie, schludnie, ale no nie jakoś nudno. Wybrać dwa dominujące, ale nie krzykliwe kolory, na nich oprzeć meble, ściany i tak dalej. A do tego raz na jakiś czas dodać jakiś nieco bardziej zwariowany akcent, który wyróżni nam wnętrze od setek innych. I taki właśnie jest ten telefon. Osobiście bardzo lubię design tego telefonu. Jest taki prosty i czysty. Wiem, że dzisiaj dążymy do bezramkowości i kosmicznej nowoczesności, ale mam poczucie, że nawet za kilka lat to taki Pixel będzie bardziej doceniany, jeśli chodzi o design, niż dzisiejsze przesadnie zagięte ekrany i trochę przekombinowane kolory. Czarna ramka i tylny szklany panel są wręcz satynowe, delikatne, w dotyku bardzo przyjemne i ma się ochotę nie zakładać na telefon żadnego etui, a i odcisków palców nie zbiera to, no w zasadzie żadnych. Na tyle jedynie małe logo Google'a, no tutaj, i ta wyspa aparatu, która nie każdemu musi się podobać, ale jest spójna z resztą języka designerskiego całego telefonu. No i do tego wygląda dużo, dużo delikatniej i bardziej pasująco według mnie niż te wyspy na iPhone'ach. Mamy też ten pomarańczowy wspomniany akcent wyróżniający całe urządzenie, taki pomarańczowo-łososiowy, który jest jak dla mnie po prostu wspaniały. I widać, że Google dąży do nienachalnej spójności swojego języka projektowania, gdzie dominują szarości, biele i czernie i czasem właśnie jakiś taki pastelowy wyskok. Front faktycznie nie musi się podobać, bo jest no, taki niesymetryczny i te ramki są względnie grube, a szczególnie to czułka się mocno wyróżnia. Nie przeszkadza mi to osobiście, przyznam. Jeżeli ktoś nawet nie jest do tego przyzwyczajony, to bardzo szybko się przyzwyczai. Ekran o świetnej rozdzielczości jest symetryczny względem siebie samego, to znaczy nie ma żadnego wcięcia i te kąty tutaj w rogach, tu i tu, no są takie same, więc samo oglądanie kontentu jest bardzo, bardzo wygodne. No sam telefon nie jest taki wielki jak olbrzymy Samsunga czy OnePlusa i chociaż ramki no, nie są najmniejsze, to właśnie one zapobiegają niepotrzebnym aktywacjom panelu i kiedy oglądamy sobie jakiś film, to trzymając telefon nie zasłaniamy sobie tego ekranu, co jest jak dla mnie całkiem dużą wartością, o której pewnie często się przy użytkowaniu takich sprzętów nie bardzo myśli. Jeśli chodzi o baterię, to dużo było o niej gadania we wszystkich recenzjach, a jest po prostu normalnie i dobrze. W moich testach od 5 do 7 godzin na ekranie w ciągu jednej doby bardzo przyzwoicie i zupełnie wystarczające w zwykłym użytkowaniu, choć pewnie nie dla graczy czy ludzi kręcących miliony filmów. Tak, mała wersja czwórki ma tutaj problemy. Ale koledzy z forum Google Pixel Fan Club Polska, gdzie zapraszam, piszą, że też spokojnie do przeżycia, jeśli ktoś nie jest nałogowcem telefonu, a nałogowcami takimi raczej być nie powinniśmy. System operacyjny i wrażenia z użytkowania. No to jest królestwo Pixela. Od momentu spróbowania tego telefonu, i to w sumie nie tego konkretnie, tylko budżetowego 3A, trudno mi nawet rozważyć powrót do jakiegokolwiek Androida, nawet osłabionych OnePlusów. Spójność języka graficznego, stałe aktualizacje systemu, ciągłe dodawanie nowych funkcji to coś wspaniałego. Okej, zdarzają się błędy, ale generalnie jest coś ekscytującego w byciu na pierwszej linii nowości, które w większości są dopracowane i unikatowe, a wiele z nich trafia tylko do Pixela. Przykładem spójności Androida na Pixelu 4 XL niech będzie odblokowywanie go.
Robimy to własną facjatą, a ponieważ telefon posiada radarowy czujnik ruchu, to wie, kiedy po niego sięgamy i rozpoczyna proces weryfikacji, zanim jeszcze w ogóle cokolwiek z tym telefonem zrobimy. Nie musimy nawet dotykać przycisku włączania czy ekranu. A do tego mamy bardzo ładną taką animację przejścia z tego bardzo funkcjonalnego, według mnie, Always on Display do samego ekranu odblokowania, bądź od razu do ekranu głównego telefonu, w zależności od tego, jak sobie to ustawimy. Spróbujmy zresztą to zrobić. Ja sobie położę ten telefon tutaj i teraz przetestujemy. Sięgam ręką, on tam się odblokowuje. O, nachyliłem się tylko co nad telefonem i już jest odblokowany. Bardzo to praktyczne. A sam usławiony radar ma kilka funkcji, które niektóre działają bardzo dobrze, a inne trochę mniej. I teraz jeszcze może parę o tym słów. Jeśli chodzi o te dobre rzeczy, no to właśnie odblokowywanie ekranu. Sięgam po telefon, w ogóle niczego nie klikam, telefon się odblokowuje błyskawicznie. Bardzo to wygodne. Bardzo to też dobrze działa przy wyciszaniu jakichś alarmów, przy wyciszaniu minutnika, przy gotowaniu. Przyznam, że używam tego często, jestem aż zaskoczony, jak często. No i muszę powiedzieć, że to działa praktycznie zawsze. Wystarczy machnąć ręką nad telefonem i te budziki się najpierw wyciszają, a potem, jeżeli się je całkowicie wyłączyć, no to drugi raz trzeba machnąć i wszystko tutaj bardzo dobrze działa. No i też jest świetne to, że kiedy telefon wykryje, że nie ma nikogo w odległości takiej pół metra, więc zróbmy sobie teraz zresztą test, widzicie Always on Display, ja się oddalę teraz nieco. I jeżeli telefon wykryje, że nie ma żadnego ruchu w odległości właśnie tych pół metra, to Always on Display się wyłączy. A jak będzie z powrotem, to znowu się aktywuje. To szczególnie pozwala zaoszczędzić sporo baterii w czasie nocy, więc w nocy ten telefon nie zużywa zbyt dużo baterii. U mnie tak średnio 4-5% przez noc, a jeżeli doładujemy telefon do 100%, to przez noc zazwyczaj schodzi mi zaledwie 1%. I to jest rzecz, która występuje po ostatniej aktualizacji Androida 11 Bety 2, czyli tutaj idziemy w stronę tego, co się dzieje na iPhone'ie. Jestem z tego bardzo zadowolony. To, co działa średnio, to przerzucanie piosenek. To znaczy, czasem działa to idealnie, czasami musi się jakby chwilę aktywować. To znaczy, ten pierwszy ruch nie wywołuje jeszcze reakcji, tylko samo obudzenie się systemu. Więc jest to no, takie niepewne. A jeżeli coś nie działa przynajmniej takie 90% czasu swojego użytkowania, no to staje się wręcz frustrujące. Spróbuję teraz tutaj zademonstrować. Być może teraz akurat zadziała. No, macham ręką, o widzicie się. Zmienia. Mam troszeczkę niewygodną pozycję zza kamery. Ogólnie, jeżeli się to takim zdecydowanym ruchem zrobi, to nawet się przerzuca. Ale przyznam, że miałem problemy. O, no właśnie. Miałem problemy zrobić to w nocy. O, teraz dobrze. Pauza. Zrobiła się pauza. Także jak widzicie, to tak działa na takie 50% czasu pewnie. Trzeba zrobić dość precyzyjny ruch w przeciwieństwie do tych wcześniej wymienionych. No i jest to dość frustrujące. Także myślę, że wiele osób te funkcje akurat pewnie wyłączy, bo bardzo często może się zdarzyć, że sobie na przykład zapauzujemy muzykę zupełnie nie chcąc tego robić. A kiedy chcemy coś zmienić, no to w takim razie się może zdarzyć tak, że w ogóle ta muzyka się nie przełączy. Jeśli chodzi o ekran telefonu, to jest świetny. Również animacje są wspaniałe. I jedyny taki minus to może to, że ekran dla niektórych może nie być wystarczająco jasny. Co rozumiem, szczególnie jak się dużo pracuje na zewnątrz. Ale jeśli chodzi o animacje, to przyznam, że tutaj te 90 Hz dodaje płynności, ale nie jest to jedyna rzecz, która jest tak ważna. Jak dla mnie szczególnie ważne jest właśnie to dopracowanie systemu animacji. Unikatowa dla Google jest animacja chowania się samej aplikacji do ikony. Ikona jakby w ostatnim momencie miękko dopasowuje swoje elementy i łączy je wskakujące na swoje miejsce. To może trudno będzie teraz pokazać na nagraniu. Spróbuję może. Tak jakby delikatnie te takie czarne paski Spotify się umiejscawiają na tym niebieskim kółku. I to jest rzecz, która jest no, unikalna dla Google'a. Niby takie nic, ale jak dużo otuchy wkłada moje serce spragnione spójności, porządku i dopracowania. Jeśli chodzi o aparat, Pixel jest takim trochę osobistym fotografem. Pewnie wielu z Was pamięta, że zazwyczaj po imprezie z fotografem ten ostatni potrzebuje kilku dni na obróbkę zdjęć. Z Pixelem jest podobnie, tylko że zajmuje to nie kilka dni, a kilka sekund. To, co nasz osobisty edytujący fotograf, na którego złożyła się praca wielu googlowskich inżynierów, robi z względnie zwyczajnymi danymi pobranymi przez niewyróżniający się sensor, jest dla mnie potwierdzeniem wspaniałości ludzkiego umysłu.
Zdjęcia mają piękne, ale nie przekolorowane barwy, są bardzo wyraziste, a fotografie portretowe, jeśli nie wpatrywać się bardzo dokładnie, świetnie udają w efekt rozmytego tła charakterystyczny dla lustrzanek z dużym sensorem i obiektywem. To chyba najlepsze podsumowanie Pixela od pierwszej generacji. Świetnie udaje lustrzankę w fotografiach, szczególnie ludzi portretowych, i edytuje zdjęcia tak, jak w profesjonalny sposób robi to fotograf po imprezie. I to wszystko w parę sekund i w cenie. Mamy też świetny tryb astrofotografii, a że akurat jestem fanem astronomii, to używam go sporo, na przykład zdjęcia komety NEOWISE. Zwykły tryb nocny też robi świetne fotki, choć czasem mam wrażenie, że prześwietla obrazy, szczególnie lampy nocne. Wiem, że niby brak szerokiego kąta, ale cyfrowy szeroki kąt, i nie mówię tutaj o panoramie, tylko o specjalnym trybie, który łączy kilka zdjęć w taki bardzo mocno szeroki kąt, też robi naprawdę dobrą pracę i ja osobiście dużo częściej i tak używam zbliżeń, takich dramatycznych zbliżeń, szczególnie wzdłuż długich ulic, niż oddaleń. No ale oczywiście to jest preferencja indywidualna. Filmy są dobre, choć bez cudów. W porównaniu z iPhone'em wydają się nieco płaskie, takie mało szczegółowe, ale za to mają świetną stabilizację, która wygląda wręcz jakby używało się gimbala albo statywu. Ja to lubię, chociaż niektórzy mogą woleć bardziej naturalny efekt. Za chwilę pokażę Wam kilka przykładów takich nagrań. To jest nagranie ze stabilizacją Full HD, 30 klatek na sekundę. Za chwilę przełączymy się na Full HD, 60 klatek na sekundę. Wyraźnie więcej ruchu i życia w tym obrazie, ale za to prawdopodobnie stabilizacja nieco gorsza, chociaż nie do końca to widać. Pewnie będzie to dopiero widać, jak będę to oglądał na komputerze. A jak przełączamy na 4K, to mamy oczywiście dużo więcej detalu. Nie mamy 60 klatek na sekundę, ale za to mamy bardzo dobry zoom, ponieważ przy takiej ilości detalu i kamerze telefoto możemy zbliżyć aż do spokojnie 8 razy, zachowując tego detalu całkiem sporo, jak widzicie. Także nie wygląda to źle. Kamerka do selfie. W porównaniu do mojego Pixela 3a, tutaj widać, że w podglądzie ta kamerka, że ten obraz się jakby trzęsie. A założę się, że jak się przełączę już na komputer i sobie to potem obejrzę, to będzie widać, że stabilizacja jest bardzo dobra. Ciekawe. No mamy tutaj tylko 1080x30, chociaż nie wiem, czy aż tak bardzo ludzie ogrywają tych kamerek. Może blogerzy, influencerzy. Jak dla mnie zupełnie wystarczająco. Spójrzcie jeszcze na tę stabilizację. W zasadzie wydaje się, że chodzę z gimbalem, albo tutaj mamy obraz ze statywu. Jest to naprawdę imponujące. Może lekko nienaturalne, ale przyznam, że ja akurat to bardzo lubię. Podsumowując, telefon jest świetny, działa bardzo dobrze, 90 Hz jest wspaniałe i naprawdę bardzo lubię tę spójność systemu googlowskiego z designem samym fizycznym telefonu, z tym, że nie ma jakichś dziwnych duplikatów aplikacji, także to wszystko mi bardzo osobiście pasuje. Komu polecam ten telefon? Na pewno minimalistom, osobom, które też trochę chcą się może wyróżnić i w jakiś sposób zaznaczyć to, że gdzieś coś specjalnego znalazły i w taki delikatny sposób chcą się przed światem tym pochwalić, no bo Pixela trzeba nieco jednak poszukać w Polsce. Ten telefon można aktualnie znaleźć za jakieś no nieco ponad chyba 2000 zł już używane, więc ja szczerze mówiąc polecam. Dlaczego ja pozbyłem się tego telefonu? Otóż pewnego momentu zauważyłem, że przy bardzo niskich jasnościach i przy włączonych 90 Hz ekran przy szarym, przy wyświetlaniu koloru szarego leciutko zielony ton miał. I to jest bardzo niewielka rzecz. Prawdopodobnie wiele osób tak naprawdę tego nie zauważy, bądź nie zauważyło. Wiem, że ten błąd to jest jakaś wada, zdaje się, techniczna, która no Google przyznało, że coś takiego zaszło faktycznie i on się gdzieś tam pojawia. No mnie po prostu było to trudno znieść, więc się telefonu pozbyłem, ale w dalszym ciągu mogę go serdecznie polecić. I mam tylko nadzieję, że te gesty, ten projekt Soli wróci do nas, ale już w naprawdę dopracowanej formie. Trzymajcie się, cześć!